Cześć, Jacek z tej strony. Witam Was w najnowszym filmiku. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić kilka prostych metod na usuwanie cieni pod oczami. Będą to różne techniki o różnym stopniu zaawansowania, także każdy znajdzie coś dla siebie. Zaczniemy może od jednej z najprostszych technik. Do tego celu użyjemy po prostu narzędzia Stempel. Zmienimy jego tryb mieszania na rozjaśnianie. Przezroczystość na około 10%, może być 20% zależy od efektu, który chcecie uzyskać. Powielmy sobie naszą warstwę, żebyśmy mogli łatwo porównać efekt. Pobieramy próbkę jaśniejszej skóry spod cienia i po prostu kilkoma ruchami pędzla możemy sobie bez problemu domalować ten kolor właśnie w miejscu, gdzie jest cień pod oczami. I porównując teraz, widzimy, że w bardzo łatwy sposób możemy rozświetlić nasze cienie pod oczami. Technika ta bardzo dobrze sprawdza się przy mniejszych zdjęciach z mniejszą ilością szczegółów, gdzie twarz nie zajmuje całego zdjęcia, przy trochę bardziej miękkich portretach, dlatego że kopiujemy tutaj również teksturę. I może się niestety zdarzyć, że kopiowanie tej tekstury zmieni delikatnie jakość skóry pod oczami i może właśnie spowodować zmiany tekstury na zdjęciu. Kolejną techniką jest użycie krzywych w sposób pobierania właśnie próbkowego koloru. Jest to technika, którą Dani Diamond opublikował na swoim kanale na YouTubie i ma ona na celu po prostu pobranie jasności koloru z innego miejsca i zastosowanie go do całego zdjęcia na podstawie kolejnego koloru, który dobierzemy. Zbliżmy sobie bardzo mocno na twarz tutaj akurat. Jeżeli włączymy nasze krzywe, musimy Mieć pewność, że mamy zaznaczoną ikonę krzywych na warstwie ustawień. Wybieramy pierwszą pipetę z góry, musimy na nią kliknąć dwukrotnie. Pojawi nam się wtedy okno dialogowe wyboru koloru i pipetą wybieramy kolor, który chcemy uzyskać. Weźmy dla przykładu sobie tutaj kolor trochę jaśniejszy. Klikamy OK. Photoshop zapyta nas się, czy chcemy ustawić ten kolor jako standardowy. Klikamy nie, i jeszcze raz w tym momencie bez żadnego zmieniania ustawień klikamy na cień. Spowoduje to, że cień uzyska idealnie ten kolor, który dobraliśmy prędzej. W tym przypadku akurat całe zdjęcie się zmieni. Dlatego musimy naszą maskę po prostu odwrócić, żeby wszystko zamaskować. I pędzlem, teraz białym o niskim kryciu, możemy sobie po prostu odmalować, odsłonić naszą maskę. W ten sposób możemy idealnie odwzorować właśnie barwę, którą chcemy przenieść. Nie ma to żadnego wpływu na teksturę, ponieważ jest to oczywiście maska ustawień tylko i wyłącznie krzywych. Niestety w tym przypadku musimy do obu oczu wykorzystać dwie krzywe, ponieważ Wartości kolorów np. z lewego oka mogą się różnić pod prawym, dlatego musimy stworzyć jeszcze jedną warstwę. Znowu mieć pewność, że zaznaczamy ikonę krzywych, wybieramy górną pipetę dwukrotnie, wybieramy jasny element, klikamy OK, nie i następnie klikamy element cienia, który chcemy rozjaśnić. I znowu całe zdjęcie zrobiło się dużo jaśniejsze. Odwracamy krzywą i pędzlem o niższym kryciu możemy w bardzo łatwy sposób odsłonić tę maskę, dodając kolor. Jeżeli sobie zgrupujemy, możemy w bardzo łatwy sposób porównać ten efekt i nie ma to żadnego wpływu na teksturę. I kolejną techniką rozjaśniania cieni pod oczami może być wykorzystanie Frequency Separation oraz warstwy koloru. Możemy pomiędzy warstwą koloru i tekstury po prostu dodać nową warstwę, na której będziemy malowali właśnie kolorem, tak jak na warstwie koloru podczas naszego retuszu. Możemy wtedy wybrać jaśniejszy kolor ze skóry i miękkim pędzlem o niższym kryciu, domalować właśnie ten kolor w cieniach. Ma to oczywiście na celu po prostu dodanie jaśniejszego koloru właśnie pod cieniami. Tutaj jak widzimy w tym przypadku zostaje nam jeszcze kontrast z tekstury, dlatego niestety ta technika może nie dać idealnych rezultatów przy zdjęciach z większą rozdzielczością. Możemy sobie porównać efekt przed i po, jeżeli coś nam nie pasuje lub efekt jest zbyt mocny, możemy zawsze trochę go obniżyć. Ponieważ użyliśmy wszystkiego na nowej warstwie. Ostatnią techniką wykorzystywaną do tego typu retuszu jest Dodge and Burn. Jest to jedna z najbardziej efektywnych technik, ponieważ jest to technika właśnie rozjaśniania i przyciemniania, czyli jej główne założenie idealnie pasuje do tego, co chcemy właśnie wykonać. Możemy tutaj, dla przykładu, stworzyć jedną warstwę szarą o mieszaniu miękkiego światła. Wypełnioną 50% kolorem szarym, którą użyjemy do rozjaśniania, oraz dodatkową warstwę o mieszaniu koloru, która posłuży nam do dodaniu ewentualnie jakiegokolwiek koloru, który moglibyśmy utracić podczas zbyt mocnego rozjaśniania cieni. Niestety, warstwa szara ma to do siebie, że podczas używania techniki Dodge and Burn może ona wypłowić lekko kolory. Zaznaczamy sobie naszą warstwę szarą i możemy używać tutaj narzędzia Dodge and Burn zmieniając jego wartości altem pomiędzy właśnie rozjaśnianiem a przyciemnianiem lub pędzla po prostu białego o niskim kryciu i przełączając wartość tego pędzla klawiszem X co zmienia się z po prostu białego na czarne. Wróćmy jednak do narzędzia Dodge Burn, którego ja akurat przeważnie używam. I możemy tutaj w bardzo łatwy sposób rozjaśnić sobie właśnie cienie pod oczami. Bardzo dobrze do tego celu właśnie przydaje się tablet, ponieważ ruchy te są bardziej naturalne i podobne właśnie do pociągnięć pędzla. Dlatego myszkom ciężko jest wykonać tę technikę, natomiast nie jest to niemożliwe. Mając już delikatnie rozjaśnione nasze cienie, możemy sobie włączyć i wyłączyć naszą warstwę i zobaczyć, czy kolory nam zbytnio nie wypowiały. Jeżeli tak, przechodzimy do warstwy koloru, bierzemy po prostu narzędzie pędzel, pobieramy próbkę koloru poniżej, który mniej więcej ma pasować właśnie pod oczami i domalowujemy go na tej warstwie tak, żeby przywrócić oryginalny kolor skóry. Możemy sobie tutaj porównać, że właśnie delikatnie ocieplił się ten odcień pod oczami. Jeżeli całość porównamy, efekt jest bardzo zadowalający. Do techniki Dodge and Burn możemy oczywiście wykorzystać również dwie warstwy krzywych, rozjaśniającą lub przyciemniającą. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat poszczególnych technik, sprawdźcie moje poprzednie tutoriale. Nagrywałem osobny tutorial właśnie o Dodge and Burn, tak samo jak o Frequency Separation oraz o używaniu stempla. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Jak zwykle, piszcie w komentarzach, co wam się podobało, może coś się nie podobało, co chcielibyście zobaczyć w przyszłości. Lista tutoriali na przyszłość jest naprawdę bardzo długa, także szanse są, że jeżeli cokolwiek napiszecie, jest już na mojej liście. Natomiast piszcie śmiało, bo lista ciągle rośnie. Tutoriale będą się pojawiać, mam nadzieję co tydzień, dlatego subskrybujcie ten kanał, żeby mógł się rozwijać i do usłyszenia następnym razem. Hej.